PKM Sosnowiec rozpoczęło kilkudniowe testy polskiego autobusu wodorowego Nesobus. Autobus, który ma zasięg do 450 km, będzie testowany na trzech liniach. Nesobus miał swoją premierę w maju 2022 roku. Sosnowiec jest kolejnym miastem, w którym pojazd testowany jest w warunkach normalnego ruchu. Karolina Komada. 12-metrowy autobus wodorowy na pokład może zabrać 93 pasażerów. Z wyglądu nie różni się właściwie niczym od pojazdów jeżdżących już w komunikacji miejskiej. Tym, co go wyróżnia, jest paliwo, które go napędza. Autobus co do zasady jest autobusem napędzanym energią elektryczną, natomiast różni się tym od autobusów typowo elektrycznych, że na dachu ma zamontowaną taką mini elektrownię, która wytwarza energię elektryczną z wodoru przy użyciu tlenu, to jest odwrotność procesu elektrolizy i produktem jest energia elektryczna, która napędza autobus, a produktem ubocznym jest woda, która w postaci pary jest z autobusu wydalana. Przez najbliższy tydzień pracownicy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu będą sprawdzać, jak jeździ się tym pojazdem. Przede wszystkim testy są skierowane na sprawdzenie tej technologii, czyli napędu wodorowego. Mamy w eksploatacji 25 autobusów elektrycznych, które wymagają codziennego ładowania, aby wykonywały swoje zadania. Ten autobus jest również elektryczny, ale tej cechy nie posiada, czyli powinien wykonać tą pracę przewozową bez ładowania, bo sam sobie produkuje prąd podczas jazdy i tą technologię właśnie chcemy sprawdzić. Autobus nie emituje spalin, tankuje się w 15 minut, a jego zasięg to ponad 400 km. W ubiegłym roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chciała kupić 20 autobusów wodorowych, jednak wycofała się z tego, bo zbyt wysokie byłyby koszty wodoru. Teraz jednak GZM wraca do tego pomysłu. Planujemy zakup 8 autobusów zasilanych wodorem i 22 dodatkowych autobusów zasilanych elektrycznie, również z infrastrukturą ładowania. Te autobusy na wodór w liczbie 8 sztuk, 5 trafiłoby do PKM-u Tychy, pozostałe do PKM-u Katowice. Oba te PKM-y mają doświadczenie, też infrastrukturę związaną z zasilaniem autobusów paliwem CNG. Technologia wodorowa jest stosunkowo podobna. Autobusy wodorowe firmy Nesobus były testowane m.in. w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu czy Częstochowie. Takie same autobusy od października jeżdżą już po Rybniku. Miasto zakupiło łącznie 20 sztuk. Jeden autobus po postępowaniu przetargowym wyniósł nas około 2 689 zł. Natomiast pozyskane dofinansowanie pozwoli nam na zwrot ponad 35 milionów zł. Mamy bardzo pozytywne informacje ze strony mieszkańców, że autobusy są ciche, wygodne. My w Rybniku posiadamy drugą w Polsce ogólnodostępną stację tankowania wodorem, gdzie każdy z mieszkańców może do nas przyjechać i zatankować taki pojazd. W Sosnowcu autobus wodorowy będzie testowany na liniach 160S, 813 i 84.